Akademię występuje oczywiście rozdanie świadectw, tak uczniowie szkół z terenu gminy Morawica pożegnali miniony rok. W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło łez wzruszenia wśród licznych absolwentów, którzy po wakacjach rozpoczną edukację w kolejnych placówkach. Po wielu miesiącach wytężonej pracy i nauki nadszedł długo wyczekiwany dzień przez uczniów, czyli zakończenie roku szkolnego. Z tej okazji wójt gminy Morawica Marian Buras podziękował dyrektorom, rodzicom i całemu gronu pedagogicznemu za trud, jaki włożyli w wychowanie młodego pokolenia, a uczniom za zaangażowanie w naukę i liczne inicjatywy społeczne, które były organizowane na terenie naszej gminy i poza nią. Zwrócił również uwagę na nieocenioną pracę administracji i obsługi szkół, bez których ich funkcjonowanie nie byłoby możliwe. Życzył wszystkim bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku i szczęśliwego wrześniowego powrotu w szkolne mury. Zakończenie szkolnego roku stało się okazją do podsumowań. Miniony rok był na pewno bardzo trudny. Wydaje się, że obciążenie nasze, obciążenie uczniów, między innymi sprawdzianem szóstych klas, które rozpoczynały jako sześciolatki swoją pierwszą klasę, było mocnym wyzwaniem i wszyscy się denerwowaliśmy, rodzice także. Efekt był nadspodziewanie dobry, bo okazało się, że w ogóle szóste klasy napisały bardzo ładnie ten sprawdzian. Natomiast ta szósta klasa wyróżniona przeze mnie, nie są to duże różnice, 400 niewielka różnica, ale zrobili to pięknie. Jestem wdzięczna przede wszystkim rodzicom, którzy uwierzyli, że te dzieci mogą i na pewno bardzo mocno pracowali nad efektem, który przyszedł. Szkolnictwo na terenie gminy Morawica wysoko ocenił poseł Lucjan Pieczczyk. Nasze szkoły, zarówno podstawowe, jak i gimnazjalne, osiągają wyniki powyżej średniej i wojewódzkiej, i średniej krajowej i to cieszy. Te wszystkie sprawdziany, egzaminy, które są w szkołach czynione, one są prawdziwym odzwierciedleniem poziomu. To są egzaminy obiektywne i skoro jesteśmy powyżej średnich, tak jak powiedziałem, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, to jest dobrze, a w ogóle chciałem Państwu powiedzieć, że polska oświata, jeśli chodzi o kształcenie, ma bardzo, bardzo wysoki poziom. To według badań międzynarodowych, obiektywnych, nie naszych przecież, jesteśmy w pierwszej trójce, jeśli chodzi o poziom kształcenia w Europie i w pierwszej dziesiątce na świecie. Tak, proszę Państwa, no dogoniliśmy Finlandię, a więc i nasze szkoły osiągają poziom europejski i światowy w kształceniu. No, wypada się cieszyć. Czego uczniom życzyć na nadchodzące wakacje po tych 10 miesiącach ciężkiej pracy? Przede wszystkim, żeby one były jak najdłuższe, żeby trwały i trwały. No być może nie do Bożego Narodzenia, ale jak najdłużej do 1 września. Myślę, że to dobry czas. Jak najdłuższych, szczęśliwych, spokojnych i bezpiecznych wakacji. Uczniowie również pokusili się o podsumowanie minionego roku, opowiedzieli o swoich wymarzonych wakacjach i złożyli pedagogom wakacyjne życzenia. Ja uważam, że ten rok szkolny był dla mnie udany, ponieważ co roku mam coraz większą średnią i w tym roku uważam, że zasłużyłem na tą średnią i bardzo polubiłem wszystkich nauczycieli, chociaż jestem tutaj dopiero 2 lata. Mam bardzo dobre relacje z moimi wszystkimi kolegami, koleżankami i bardzo dobrze się czuję w tej klasie i ten rok szkolny uważam, że jest udany. A wy jak oceniasz? Na pewno w tym roku szkolnym były wzloty, były upadki, ale był piękny. Wszyscy na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że już są wakacje, ale miło czas spędziliśmy w szkole. No właśnie teraz nadeszły wakacje po tych 10 miesiącach ciężkiej pracy. Należy się odpoczynek. Jakie są Wasze wymarzone wakacje? Ja bym najbardziej chciała, żeby te wakacje spędzić w gronie znajomych, ponieważ za rok na pewno już mniej będziemy się spotykać, bo ja odchodzę do innego gimnazjum i po prostu najbardziej chciałabym spędzić w gronie znajomych. Wakacje chciałabym spędzić z rodzicami, z przyjaciółmi, po prostu w takim miłym gronie, w którym czujemy się wszyscy dobrze. Tak, chciałabym też, żeby te wakacje były właśnie takie szalone, żeby spędzić miło czas i po prostu wyjechać gdzieś nad morze, w góry może, tak pozwiedzać.
A czego życzylibyście nauczycielom na nadchodzące wakacje? No, miłych spędzonych wakacji w gronie rodziny, znajomych, żeby trochę pozwiedzali, odpoczęli sobie od nas. Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i osobom zaangażowanym w edukację młodzieży dziękujemy i życzymy miłych wakacji.